przyszła do mnie pochwiczanka. Strasznie spłakana, gdyż ona bardzo chciałaby współżyć ze swoim mężem. Bardzo by chciała współżyć i ona o niczym więcej bardziej nie marzy, jak o tym, żeby współżyć ze swoim cudownym, ukochanym, poślubionym mężem. Siedzę, słucham i kobieta tak strasznie zawodzi, że się serce kraje na kawałki, a właśnie sieka jak pietruszka. Słucham i jak już mi tak całe serce posiekała, to w końcu dopuściła mnie do głosu i wtedy zaproponowałem jej genialne rozwiązanie. Ponieważ 11 lat temu byłem w Indiach i w Nepalu i tam chodząc po Himalajach z plecakiem trafiłem do pewnej wiedźmy, staruszki i ona sprzedała mi genialne lekarstwo na pochwicę. Wystarczy zażyć łyżeczkę i jak ręką odjął, jak nożem uciął, jakby w ogóle nie było, pochwica paruje jak kamfora. I mówię kobiecie biednej, spłakanej, kochana, mam lekarstwo na pochwicę. Po wielu, wielu latach została mi ostatnia działka, jedna, jedyna łyżeczka. Ale ponieważ tak bardzo pragniesz współżyć ze swoim mężem, mogę ci tę działkę sprzedać. Oczywiście za odpowiednio wysoką cenę. To znaczy, ty masz mnie przekupić i masz mi zaproponować tak wysoką cenę, która spowoduje, że już nigdy w życiu nie będziesz płakać, zawodzić, ronić ślozy, tylko będziesz cudownie oddawała swoje ciało i duszę w całości swojemu mężowi. Tak jak tego pragniesz od dawna. Mówię, kochana, jak do tej pory lekarstwo działa w 100%, dlatego jestem taki popularny, gdyż posiadam to lekarstwo. I w przypadku, jak nic innego nie działa, to w końcu oferuję ten specyfik przywieziony z Nepalu. I kochana, została mi ostatnia działka dla ciebie. Zaoferuj jakąś taką wystarczającą cenę, żebym ja się zdecydował ci to przekazać. A ja ci to dam, no. Oczywiście z pełną, 100% gwarancją. Gdyby nie zadziałało, to nic nie płacisz. Płacisz jutro rano. Dzisiaj to łykniesz, a jutro rano zapłacisz po cudownej żonie i nocy z mężem. I wiecie co? Nadal mam to lekarstwo. Bo ona już doszła do wniosku, że musi się zastanowić, czy ona rzeczywiście tej nocy już chce współżyć. Koniec filmu.